Dzień dobry moi kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj lecę, śpieszę się niesamowicie, bo zdecydowałem się, że odwiedzę food truck, który się nazywa Big Buła. Ktoś mi to polecił na YouTubie, pewnie napiszę kto to był. Kilka osób nawet, tak. I polecali mi to, ponieważ robią tam bardzo dobre podobno knysze i zapiekanki, i hot dogi, i tortille. Oni nie mają swojego miejsca, gdzie zawsze stoją, po prostu jeżdżą po okolicach Leicester i innych, żeby sprzedawać przy polskich sklepach. Tak to wygląda. Umówiłem się w Tamworth. Mamy do Tamworth dosłownie pół godziny, ale dzisiaj nie wiem dlaczego. Są takie cholerne korki. Ja nienawidzę się spóźniać. Lubię być na czas, a przeważnie lubię być przed czasem dużo, dużo. Pokazuje mi nawigacja, że będziemy tam 12.10, 12.15. Mam umówiony odbiór jedzonka, także lecimy, lecimy, śpieszymy się. Oczywiście zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami ruchu drogowego w Anglii. Oczywiście. Także za chwilę wam pokażę, jak to wygląda i co będziemy jeść. Jak ja bym mogła jeszcze od siebie szybko dodać? Możesz, kochanie, ty możesz, wszystko możesz. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo ja uwielbiam knysze. Tak. Przynajmniej kiedyś uwielbiałam. U mnie koło ogólniaka była knysza serwowana i uwielbiałam. Uwielbiałam. Ja nie jestem fanem kebabów. Nie wiem, ludzie piszą mi czasami komentarzy, księżulo się znalazł, czy książulo, czy jak on tam ma się nazywać. Ja powiem wam szczerze, nie wiedziałem o książulu, czy książulu, dopóki nie zacząłem tego kanału. I ludzie zaczęli mi pisać coś tam, coś tam. No i faktycznie odwiedziłem. Szacun za to, co robi, ale ja nie jestem fanem kebabów i nie będę robił kebabów tylko dlatego, że ktoś to inny robi. Ja lubię zjeść w restauracji. I powiem wam, że co tydzień zawsze wychodziliśmy z Jolą do jakiejś restauracji. Jola ma swój kanał już parę ładnych lat i robi filmy o Anglii, o życiu w Anglii, o wycieczkach, o wszystkim. No i zdecydowałem, dlaczego ja nie zrobię kanału. No i tak powstał mój kanał. Nikogo nie kopiuję i nie chcę być drugim księciem. Tyle na ten temat. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten food truck, zapomniałem wam powiedzieć, ja musiałem złożyć zamówienie wcześniej, ponieważ oni nie sprzedają z budy. Ja rozumiem ten system, bo to jest takie fajne, że sprzedają tylko tyle, ile potrzebują. Nie ma straty towaru, ale z drugiej strony, jak ktoś idzie i zobaczy fajny kebab, kurde, zjadłbym sobie, a tu nie ma. A to już jest gdzieś tutaj. Jesteśmy na miejscu, to jest polski sklep Food Plus. No nie wygląda to jak polski sklep, ale są godziny otwarcia, więc jest chyba ten. Chodźcie, zobaczymy, czy jest ten food truck. Stoi. Mercedes Sprinter. Jesteśmy na czasie. Jesteśmy 3 minuty przed czasem. Udało się. Fully booked. Fully booked, no tak jak mówiłeś, nie? Tak. Dzień dobry. Czy jest tu ktoś? Cześć. Dobry. Ja mam zamówienie. Dobry. Tak, 12.15. Tak. A, dobry. Dobra. Jest. Też ostatnią gata. Dobra. Ja mam tylko pytanie. Czy ta cebulka na wierzchu to jest wasza, czy kupna? Kupna. Cebulka jest kupna. No, tylko to jest ważne. Czy mógłbym prosić bez w takim razie? Dobra, nie ma sprawy. Bardzo, bardzo jej nie lubię. Ja bym trochę do knyszy chciała. Też trochę do knyszy? No dobra. Nie, dobra, niech będzie z cebulką. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak chcecie, to nie. Nie, niech będzie tak jak jest. Jak knysza, to z cebulką raczej. No to dobra, dobra, niech będzie tak jak macie, tak jak robicie na co dzień, żeby nie było wydziwiania i wtedy będzie dobrze. Dobra. A jak długo jesteście otwarci? Wiesz co, my już 5 lat działamy. Tak, ale pierwsze 3 lata były z domu. 3 lata z domu, a 2 lata, drugi rok już idzie. Jeździcie, nie? Tak, już drugi rok, no. Super. Ja pierdzielę. Tak. Wiesz co, ja nie będę... Razem proponuję wziąć naszego bestsellera, czyli tą większą, podwójną. Zobaczcie, jak to wygląda. To waży kilogram. Jak nie lepiej. Dobra, będziemy testować. O, mamy widelce. Smacznego życzenia. Dzięki wielkie. Na razie, cześć. Ja pierdzielę, wygląda to mega. Ja nie wiem, jak to się wgryźć. To dobra. To widelce. Wygląda to mega fajnie. Buła, jak kiedyś pracowałem w piekarni, nie wiem czy wiecie, dlatego mam jakieś doświadczenie z gotowaniem. Buła jest bardzo chrupiąca, już to widzę. Nie jest gruba. Kiedyś jak robiliśmy bułki do kebabów, to ona była gruba, była bardzo mięsista. Zobaczcie na to, ta bułeczka jest po prostu cieniutka, fajnie wypieczona. Chrupie. Wow. Będzie tak, uwaliłem się jak świnia. Ta cebulka, nienawidzę prażonej cebulki kupnej. Niestety jest to kupna.
ale nie przeszkadza ta cebulka tutaj wcale. Mięsko bardzo dobre, bardzo fajne sosy. Kapusta czerwona, kapusta biała, ogórek kiszony, ogórek zwykły, pomidorek. Nawalone z tego, podejrzewam, zjadłbym tą knyszę i byłbym pełny. Ja nie dam rady jej zjeść. I to jest mała. I to jest mała. Mięsko bardzo dobre. Widać, że to było marynowane. Bardzo, bardzo dobry kebab. Knysza. Smakuje mi to. To waży tyle, że naprawdę ręka to mi już mdleje. To jest ciężkie. Mięso zajebiście doprawione. Sosik tutaj, troszeczkę kąsa. Nie jest takie bardzo pikantne, ale jest soczyste. Nie wiem, kurczak naprawdę zachwyca. Jest delikatny, nie jest wysuszony. Jest naprawdę, naprawdę fajnie wilgotny w środku. Jest tutaj też kukurydza. Pyszne ogórki. I kiszone, i zwykłe. Jezu, to danie jest ogromne. Powiem ci, napiszę na dole, bo już nie pamiętam, ile to kosztowało. Jakieś takie śmieszne ceny. I to jest mała porcja. Ja bym się tym najadł bez problemu. Mięsa jest dużo. Pod spodem jest... No on jest nawalony. On jest naprawdę nawalony. Mięso z warzywami. Zobaczcie. On jest ogromny. Te sosy pływa w tym sosie to wszystko. Ta cebulka w ogóle nie przeszkadza. Mówiłam, że w knyszy będzie dobra. Mm. Fajnie chrupi. Jest tej kapuchy. Rewelka. Rewelka. Dobra. Przechodzimy do zapiekanki. Połowie. Zapiekanka ma pół metra. Trochę więcej. I znowu tak. To nie jest zwykła buła. Już widzę, że to nie jest marketuba. To jest chyba pieczony dla nich. Nie wiem, nic nie czytałem o tym food trucku. Widzę, że majonez mają czosnkowy z czymś, z jakąś przyprawą. Dobra, próbujemy. Pieczareczki, wilgotne, dużo sera, dobry ketchup, dobry sos majonezowy, czosnkowy, majonezowy na pewno też, chrupiąca bułeczka. Nie zabłucza to, jest naprawdę dobre. Jest sól, jest pieprz, jest smak, fajna buła. Nie mogę przeklinać, sorry. Dobre pieczarki, zapiekanka z moich lat, z mojego dzieciństwa. Czy smakuje jak mrożonka? O nie, nie. To widać, że to było robione z serduchem. Naprawdę zajebiste. No super, super. Bardzo świeża, dobrej jakości. Produkty, ten ser. Ja bym tego sera dał trochę więcej, ale to nie ujmuje w ogóle tej zapiekance. Jest dużo pieczarek, dużo cebuli, fajne sosy, bułka świetna. Rewelacja. No powiem ci, jedna z lepszych zapiekanek, jakie jadłem. Najadłbyś się? Najadłbym się, ale muszę się podzielić z tobą, więc jeszcze wezmę gryza, bo jest pyszna. Będziemy wracać, żeby nam zapakowali na pewno. No próbuj. Ja mam płaszcz z wełny, jak się uwalę. To się uwalisz, no co? To Big Buła. To Big Buła płaci za czyszczenie. Co chcesz powiedzieć o tej zapiekance? Chcę powiedzieć, że tutaj są chyba grzyby inne. To są pieczarki robione w domu, a nie z puszki. Przesmaczna. Mój brat miał kiedyś bar i jego zapiekanki były bardzo, bardzo chodliwe, ale wszyscy wiedzieli, że to były zwykłe kupne zapiekanki. Jedyne, co my zmienialiśmy, to je jeszcze dopiekaliśmy w piekarniku i dawaliśmy sosy specjalne i każdy był zadowolony, były najlepsze zapiekanki po imprezach na kaca. No, ale ta zapiekanka to jest coś zupełnie innego, to jest ale zupełnie inna jakość. Przepyszna, domowa zapiekanka knysza. Kiedyś u mnie w koło ogólniaka właśnie były sprzedawane knysze. Na pewno nie były tak naładowane, bo ta bułka normalnie się zamykała, a tutaj naprawdę nie wiem, do czego się zabrać. Jest tego wiele. O! To bym mogła jeść często. Tak? O Jezu, jakie dobre. Bardzo dobrze przyprawione wszystko. Kurczak bardzo dobrze przyprawiony. Sosy, fajnie się z sosami to wszystko miesza. No, świeży ogóraz. Więcej mięsa mi się wydaje niż sałatki. No, tak powinno nie? być. Więcej mięsa niż sałatki i z tego co mówił, to... No, a ty już powiedziałeś, nie? Ja myślałem, że to będzie, wiesz co, to będzie kapuśników na dole i na górze tylko mięso. Ale tutaj widać, że naprawdę dali to z serduchem, że to jest wymieszane. To jest wszystko, że jest więcej mięsa niż kapuśnikowa, więc... To jest warstwowo chyba kładzione. Ja powiem tylko tak, że nie ma osoby chyba, która by to przejadła. No może ty byś przejadł, bo ty lubisz jeść bardzo dużo. Ale ja bym tego nigdy w życiu nie zjadła. Nie ma szans. Ja specjalnie śniadania nie jadłem. No ja też nie jadłem specjalnie śniadania, ale nie ma szans. Jest przepyszne.
Myślę, że to jest jedna z lepszych knysz, jaką jadłam. Gdyby to było u nas, znaczy knyszy w ogóle nie jadłam już nie wiem ile lat, ale gdyby to było u nas w Warsaw, to byłoby to u nas często w domu. Na pewno. Dobra, dawaj do następnych. O ja pierdzielę. Waga tego, kolejny kilogram. Znowu napiszę cenę na dole, bo napiszę tortilla. To ma wagę, ma wagę. Dobra, gryziemy. O wow, pyszne. Pyszne. Tutaj kąsa. Kąsa naprawdę ten ostry sos. To jest to samo mięso, co w knyszy. Ta sama kapusta. Wszystko jest to samo. Ale dodatkowo jest ten sos pikantny tutaj dołożony. I to jest naprawdę, naprawdę pyszne. Znowu, wielkość tego. Ja bym się tym najadł. Na pewno zabierzemy to wszystko do domu. Będziemy mieli na kolację. Jest pyszne w ogóle. Jest pyszne, ale to jest ogromne. To jest ogromne. I nie dziwię się, że mają na zamówienia i są kolejki tutaj do tego, bo to jest naprawdę, naprawdę smaczne. Jeżeli chodzi o tą tortillę, rewelacja, fajny placek. Placek nie jest robiony na pewno, to, chociaż może ktoś dla nich to robi, nie wiem, nie, zgaduję po prostu, ale wygląda na kupny placek. Mimo tego, on jest fajnie zgrillowany, nie przeszkadza on w ogóle. Znowu smak tego mięsa, soczystość tego mięsa i tych sałat jest po prostu rewelacyjna. Na to bym na pewno przychodził, na knyszę bym na pewno przychodził, na zapiekankę bym na pewno przychodził. Gdyby mieli po prostu miejscówkę taką u nas w Warsaw, że można przyjść i zjeść coś takiego, z przyjemnością bym tam chodził. Co chwilę ktoś tu przyjeżdża, odbiera. No ja rozumiem ten system, bo naprawdę, naprawdę ciężko jest sprzedać takie coś. Chociaż ja ci powiem, gdyby nie mieli zamówień, to też byłyby kolejki. Ale tak jak mówisz, tak wiedzą co zamawiają, wiedzą po co przyjeżdżają, ile zarobią, tak naprawdę wszystko wiedzą. O. Jest piesek. Dobra, i to jest ostatnia pozycja. Hot dog. Postaram się to tak odwinąć, żebyśmy mogli to zapakować z powrotem. Chociaż powiedzieli nam, że jak przyjdziemy, to nam to zapakują, jeżeli nie zjemy, bo na pewno nie zjemy. Bo wiedzieli, że zamówiłem... O ja pierdzielę. Wow. To jest prawdziwa... To jest prawdziwa kiełbasa hot dog farmerski. Znowu, świetna buła. Ona już trochę leży, ale dalej jest chrupka. Ta cebula, za którą nie przypadam, jest musztarda, jest ketchup. To próbujemy. Będzie dobre. Ja zawsze... To też wielkie, 30 cm to chyba, to jest też mega danie, podejrzewam, że tym też się uda najeść. O Jezu, dlatego nie zjem wszystkiego, ale dobra, próbujemy. O wow. Hot dog naprawdę nawalony. Dobrej jakości musztarda, chyba miodowa. Na pewno miodowa. Ogórek. Nie widzę żadnej sałaty, ale jest ogórek kiszony, ogórek zwykły, kiełbasa naprawdę dobrej jakości. Wow. Ale aut jedzie na zamówienie. Powiem ci, że takiej jakości hot doga nigdy w życiu nie jadłem. Uwielbiam hot dogi z Orlenu. Zawsze jak jesteśmy w Polsce, chociaż raz na wizytę muszę zjeść hot doga z Orlenu. Ale to jest, powiem ci, kolejny level. To jest tak pyszne, tak dobra kiełbasa. Znowu ta cebulka mi nie przeszkadza. Ja nie nienawidzę tej cebulki, ale to jest tak dobre, że szok. Wiesz co? Dobra, ja oddam ci to. Próbuj to. No hot dog wygląda mega, co? To po prostu się ciężko w tą kiełbasę mi będzie wgryźć, bo to takie, to mi się wydaje takie chłopskie danie. To jest chłopskie. No takie chłopskie, wiesz, kiełbacha, buła, tylko od razu zrobione wszystko w jednym, że można pałaszować. To chodziło chyba. No nie wiem jak to ugryźć. Torebka spadła. Nie wiem jak to chapnąć. Gryź normalnie, od góry najlepiej, bo wylata z góry. A ten sos, to musztarda i to wszystko. Mega, co? Ten sos, to musztarda i to wszystko. Tu jest cebulka, to jest normalnie cebulka. Tutaj jest pomidor, jest cebulka. Jest cebulka. Ale powiem ci tak, dla mnie jest to ciężko jeść. Jest bardzo smaczne, ale u mnie albo góra, albo bułka. Ty masz dużą papę i wszystko wepchasz, a ja nie mogę. To jest męskie danie. To jest męskie danie, ale bardzo, bardzo smaczne. Ja wracam do swojej knyszy. No mega, wszystko co spróbowałam, nie próbowałam tortilli. Jeszcze tortille muszę. Ja nie dam rady, ja wzięłam po gryzie, jestem pełna. Dasz radę. Za dużo wziąłeś. No nie da się tego przejeść. Da się. Fajnie, że jest czerwona kapusta, ja uwielbiam czerwoną kapustę w takich tych... W takich... daniach. Dobrze, tak? Mhm.
Oj. Nie wiem, czy ta forma mi bardziej nie odpowiada niż knysza. Tak? No, bo łatwiej zjeść, ale no wszystko jest, no łatwiej jest po prostu zjeść, bo tym łatwiej się chyba upaćkać. Jezu, jakie to jest przepyszne. Znowu, wszystkie smaki idealnie wymieszane, naładowane, przeładowane mięsem. Nie? Aż przeładowane mięsem. Surówka jest, ale nie za dużo, ale fajnie, bo jak jecie, to czujecie to takie crunch. Czuć, no idealne, no moim zdaniem idealne. Ja się nie wypowiadam, bo ty jesteś tutaj specjalistą, ale no bardzo smaczne. Ja powiem tyle, że wszystko mi smakuje. Ale najbardziej mi smakuje chyba knysza, tortilla i zapiekanka. Wszystko. Wszystko, ale na równi powiedziałbym. Powiedziałbym, że na równi. Zamówiliśmy wszystko, co mają w menu. No nie wszystko. Wszystko. A? Wszystko, co mają dostępne w ofercie. Oczywiście w porcji normalnej, klasycznej, nie podwójnej. I bardzo dobrze, że tak zrobiliśmy. Bo gdyby to było podwójne, to by było 3 kilo. No nie. Na całą rodzinę. No naprawdę, no nie jest to do przejedzenia. Absolutnie. Nie jest to do przejedzenia. Zamawianie 4 dań mija się z celem dla 2 osób, bo potrzebujecie 6-osobowej rodziny, żeby to przejeść. Te 4 dania. I mówisz to ty. I mówię to ja. Ja potrafię zjeść, naprawdę dużo mogę zjeść. Zjem tą knyszę, całą na pewno, bo jest pyszna. Ale jeżeli chcielibyście spróbować wszystkiego, weźcie kogoś ze sobą do pomocy. Bo to naprawdę jest mega wielkie i się nie dziwię, że mają klientów. Bo za dobre pieniądze, za 4 pozycje zapłaciłem 39 funtów. Czyli niecałe 10 funtów wychodzi ze sztuką. Tak. Mi się wydaje, że cena zajebista i jakość tego i ilość tego co do ceny, to powinny być większe ceny. Ceny powinny być dużo, dużo wyższe, bo to jest pyszne. Zobaczcie, 3/4 zjedzone, a na dole cały czas pełno mięsa. Naprawdę, naprawdę warte tych pieniędzy. Rewelacja. Wszystko zjadłem, pyszne było. Naprawdę, zjadłeś wszystko? Tak. Nie żartuj, że dwójkę, cztery, to rzeczy. Ja nie zjadłem. Wszystkie? A to za też? Tak. Kłamie was! Ja, no coś mówię! Widzę, że nie wiem. Właściwie ja bym mówił, że jakiś nie bardzo. Knysza weszła i zapiekanka weszła, reszta... Oba raz, tak? Reszta nie. Ale to akurat dobrze wybraliście, bo tamte dwie rzeczy chyba najlepiej w przewozie by były. Mhm. Jak macie na imię? Bo Agata, Michał. Agata i Michał. Kochające się małżeństwo Agata i Michał. Pan Bigbuła, pan Bigbuła, pani Bigbułowa. Pani Bigbuła, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Rewelacyjnie. To jest nasz główne źródło zarobku. To jest nasze, nie? Ja za to karmię moje dzieci, za to płacę rachunki, tak? Dlatego my nie zatrudniamy nikogo. My naprawdę pracujemy czasem po 20 godzin, tak jak dzisiaj. Ale właśnie ja wiem, że ja to robię, wiecie, gdzieś tam serduchem. Ja wiem, że jak to zrobię czulowo, to później ty nie wrócisz, ja już nie zarobię. Powiem szczerze, jestem mega, mega zadowolony. Jedzenie było pyszne. Czuć, że było to zrobione serduchem. Naprawdę fajne, świeże produkty, fajne buły, rewelacyjne mięso, soczyste. Widać, czuć ten smak. No, nie wiem, no poczułem się jak w Polsce przez chwileczkę. Tak naprawdę taka polska zapiekanka. No, czuć, że to polskie jedzenie, nie? Ale no, no bardzo dobra. Zupełnie inne niż wszędzie, gdzie kupujesz tutaj. I to była knysza w bułce z kapuchą. Dużo tych sosów. To było fajne, wilgotne. Najadłem się, powiem wam szczerze, zjadłem tą całą knyszę. Jola mi trochę pomogła. Zjadłem pół zapiekanki i jestem na żarty jak świnka. Oczywiście spróbowałem tego hot doga i tej tortilli też. Mega duże, mega dobre, mogę polecić, zajebiste małżeństwo to prowadzi, bardzo mili ludzie, uśmiechnięci. Wiedz, że kochają to, co robią. Kochają to, co robią, robią to naprawdę dobrze, robią to naprawdę z sercem. To nie jest tak, wiecie, tak na od teges, żeby to zrobić, sprzedać i pozbyć się klienta. Nie, oni dbają o klienta, oni chcą, żeby klient wyszedł z uśmiechniętą michą i pełnym brzuchem. I jeszcze, żeby miał trochę pieniędzy w portfelu, bo to też nie jest drogie. Porcje są przeogromne. Także moi kochani, jeżeli macie ochotę na dobre jedzenie, macie Big Bułę w okolicy, pod spodem, pod filmem dodam link do ich strony na Facebooku, bo tam informują, gdzie będą, w jakim dniu, w jakim sklepem, czy jakieś mają eventy też inne. No ja mogę polecić. Polecam. Powiem tak, cena i jakość i ilość tego to jest 10 na 10. Także... Dobra, drogi widzu, subskrybuj ten kanał. Dzięki za oglądanie. Nara.